Cazuela, capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Ok, rozpoczynamy wyzwanie, które obiecałem wykonać za uzbieranie pieniędzy na schronisko Otos Animals. Obiecałem, że wszystkich darczyńców wymienię i podziękuję. Pierwsze kółko rozpoczynam, więc pierwszej osobie, której podziękuję od razu na starcie, będzie to Bogdziewicz Michał, trener. Dlaczego tak szybko jemu? Ano dlatego, że po wstawieniu posta o zbiórce minęło chyba 60 sekund. Nie zdążyłem odpalić własnego konta bankowego, żeby sam wykonać przelew, a on już puścił pierwsze pieniążki, trzycyfrową kwotę. Bardzo mu dziękuję, że rozpoczął z grubej rury. Michał Bogdziewicz, coach. Dzięki. Jesteśmy na czwartym podjeździe. Tak więc czas na kolejną osobę powstającą. Tym razem to jest spedycja Entrega. Tak jest, moja spedycja. Jakbyście potrzebowali coś przewieźć, dajcie znać. Pada od drugiego okrążenia. Temperatura spada, w tym momencie już jest 11 stopni. Dużo syfu na jezdni. I na prostej do Gołębiewa wieje wiatr w mordę. Kółko numer 6. Kolejne podziękowania dla Piotra Czyża. Piotra Czyża pierwszy raz poznałem w październiku 2016, gdy po 3 miesiącach, odkąd w ogóle zacząłem jeździć na rowerze, wybrałem się na rondo. Moje pierwsze rondo. I przede mną jechał Piotr Czyż. Było nas 6. Ja, Czyż, Gruzin, Rucin, no jeszcze jakichś 2 kozaków. Teraz nie pamiętam. No i jadę obok Czyża, mojego Piotrusia. 3 kilometr, a ja już umieram. Idzie ogień, zimno, bo to listopad. I pytam się Piotra: ej, kolego, wy tak zawsze szybko jedziecie? I już mam śmierć w oczach. A Piotruś mówi: nie, nie, my się dopiero rozgrzewamy. Szybko to idzie dopiero od przodkowa. Ja sobie myślę, co? I po 6 kilometrach na wysokości Ważna po prostu umarłem. Piotr się odwrócił i już nie było mnie za jego plecami. Dzięki Piotr za wpłatę. Kolejną osobą, która wpłaciła pieniążki, jest Ola Maksymowicz. Z Olą pracowałem kiedyś i widzę, że Ola na Facebooku bardzo wspiera wszelkie zwierzęce inicjatywy. A więc Olu, bardzo ci dziękuję. Kółeczko numer 8 należy do ciebie. Chyba nie jeździsz na rowerze i kompletnie nie wiesz, o czym mówię, ale uwierz mi, dyszę, więc przyjemnie nie jest. Dzięki, Olu. Kółko 10. Mój rekord. Chyba dotychczas miałem 9 na wyścigu Cykloreja. Sam dystans nie jest problemem. Jest mi po prostu bardzo zimno. Jadę na krótko. Niestety deszcz wrócił. Temperatura wynosi 9,5.
i wieje wiatr. Ale dla tych pieniędzy dla schroniska było warto. Przyszedł czas na kolejne podziękowanie. Słuchajcie, każda kwota wpłacona dla mnie ma taką samą wartość, naprawdę. Liczy się gest. Ale zrobię jeden wyjątek. Karol Bie. Karolu, ja cię nie znam. Nie mam pojęcia, gdzie znalazłeś tą licytację. Czy ktoś udostępnił, czy ktoś wpłacił i ty to zobaczyłeś, nie wiem. Ale przelałeś mi 400 zł. 400 zł. Człowiekowi, którego nie znasz. Znaczy, no nie mnie, w schronisku. Ale szapoba, bardzo ci dziękuję. I w momentach, kiedy jest po prostu mi mega, mega nieprzyjemnie tutaj, ja dobrych kilkunastu minut myślę o tym, żeby zjechać do KFC albo do monopolowego po małpeczkę. Myślę, nie kurde, są tacy ludzie jak ty, przelali kasę, trzeba zacisnąć zęby i wjeżdżać. Ten cholerny podjazd, którego nienawidzę. Dziękuję ci, Karolu. Połowa za nami. Temperatura drgnęła z 9 na 9,4. Szaleństwo. Ale przestało padać. I nawet gdzieś tam widzę słońce. Kolejne podziękowania trafiają do Beaty Kowalik. Beatko, widzę, że jesteś często na fanpage'u Pętlareja. Bardzo ci dziękuję za tą wpłatę. Ojku, hej, no, 16 okrążeń za nami. Kolejne podziękowania lecą do Przemka Ku. Przemku, nie mam pojęcia, kim jesteś, jak trafiłeś na tą zbiórkę, ale dzięki wielkie. Heja, 18 kółko. Podziękowania do Kamila, czyli Przemka, mieszkańca tutaj okolicznego pętli Reja, naszego człowieka wśród mieszkańców, który dzisiaj wyszedł mi pokibicować w deszczu i robił zdjęcia. Chyba chciał uwiecznić pierwszy w historii zgon na rowerze na pętli Reja. Fajnie wiedzieć, Kamilu, że jesteś blisko. Hej. Nie jestem sam. Jest pan na elektryku, jest skwara. Jest. Chyba ty. Jest kolega Maciek. Parę już przedstawiłem. To jest kolega Maciek, którego zapałem na 14 okrążeniu i w końcu mogę z kimś pogadać. Kolejne podziękowania dla Marty Łąckiej. Łąkowskiej kiedyś. Moja przyjaciółka z liceum. Dzięki wielkie za wpłatę. 20 kółek za nami. Już tylko 4. Dupy nie czuję. Sorry, Marta, że akurat przy tobie to powiedziałem. Właśnie ten. To jest właśnie kanion, wiesz? Niestety nikt mu tego tu nie naprawi. To się wytnie. Dobrze. Kółko numer 21. Przez ekipę jadącą obok mnie, za co bardzo dziękuję, troszeczkę przestałem nagrywać filmy, a przecież trzeba każdemu podziękować. Kolejnym darczyńcą Piotruś Kałęcki. Piotrusiu, dziękuję ci za wpłatę. I dawno żeśmy nie kręcili na Reja. A tuż za Piotrusiem jest Paweł. Pawełku, dla ciebie dzisiaj ubrałem V2. Ej, to odejmę dwie dychy, ja też do podziękowania. O, w gotówce. Jeszcze dwie dychy w gotówce. No, na ostatnim kółku. Paweł,
bardzo Ci dziękuję. Ciągle czekam na obiecaną flaszkę wina. Oczywiście nie w prezencie, ale do wypicia wspólnie. Hejka. Koniec laby, teraz do roboty. Jazdy są bardzo zimne. No niestety. Kolejne podziękowania. Jacek Ryl. Dziękuję Ci, bardzo ładna sumka. Nie wiem jak się dowiedziałeś, może jesteś na fanpage'u Pętla Reja. Przecież nie jestem w stanie ogarnąć 1000 osób. Ale bardzo Ci dziękuję za wpłatę. Pozdrawiam. Konrad Morozewski. Kolejna wpłacająca osoba. Bardzo Ci dziękuję za wpłatę. Rzecz schroniska Otos Animals. Mam nadzieję, że jutro wstanę, przeżyję i za rok powtórzymy tą akcję. Wtedy znów chciałbym Ci podziękować. Kolejne dwie osoby, które dorzucam, to Ewelina Rak, moja przyjaciółka z liceum. Wielka miłośniczka zwierząt. Ale w końcu mieszka w Lesisówce. Bardzo Ci dziękuję za wpłatę. Oraz Kamil Magiera. Dlaczego Cię tu nie ma? Daj ze mną kręcić. Kuźwa. Jest fajnie. 22 raz podjeżdżam w Stromy. Twój ulubiony podjazd. Dzięki za wpłatę. Stacja Zdrowy Rower nad Leśnictwo. Relowania. Kręciłem tutaj filmik ze stacji. Po raz pierwszy muszę tam skorzystać. Znaczy ty korzystasz, ja... Mój rower korzysta rękoma z kwary. Właśnie sprawdzamy, czy zapałem kapcia, czy tylko zeszło powietrze. Miko, to powinno być. A zostało tylko jedno okrążenie. A pompowałeś? Coś kurde nie idzie. Chyba gdzieś schodzi. Ej, mam tak lekki rower, że go wiatr wieje. Nie, bo masz sztycę aero. To jest na sztyce. Zostało jedno kółko do końca. Jest awaria techniczna koła. Więc dziękuję ostatnim dwóm osobom. Adam Czarnecki, z którym pracowałem. Dzięki Adasiu za wpłatę. I Jasiu, czyli Janek Dobkę. I mi musisz podziękować. Prawie jak brat. Ja robię wpłatę ostatnio. Para, największy podziękowanie jest to, że mi ogarnia szkoła. Trzymaj. Właśnie Skwara dorzucił dwie dychy do puli. I ciekawe, jaki mi wystawił rachunek za naprawę. Jezu, jak mi wszystko boli od zimna. Dobra, walczymy z kołem, znaczy Skwara walczy. Znalazłem w worku tego, kanapkę z tabu, ja nie wiem jaki miałem. Koniec. Właśnie kończymy 24 okrążenie. Nie było tak źle. Spodziewałem się, że bardziej się umęczę. Dobra. Nie jest to jakiś wielki dystans ani przewyższenie. Ale... Dobrze, że mam towarzystwo od 14 okrążenia i towarzystwo jeszcze w drodze do domu. Bo najgorsze w tym challenge'u, oprócz pogody i syfu na drodze, ta! Jest właśnie ta cholerna samotność na tej szosie. Ale mamy to, 1350 zł uzbierane na Otos Animals. Ach, przepraszam, jeszcze 20 doszło rzutem na taśmę. Powtórzymy to za rok. Oh fuck. Yo! Lecimy do domu. Ale mi się marzy kebab. Albo pizza. Pizzka. Albo KFC. Pizzuszka. Albo rosół. Wszystko mi się marzy.